Szanowni Państwo, kolejny wykład z filozofii greckiej poświęcony będzie ruchowi sofistów. Omówię źródła tego ruchu, które wszyscy no, historycy filozofii upatrują w porzuceniu filozofii przyrody, scharakteryzuję sam ruch sofistów, no i przedstawię to, co chyba najważniejsze czyli filozofię sofistów. Jeśli chodzi o źródła sofistów, no to już wielokrotnie o tym mówiliśmy. Po jak gdyby zarysowaniu się bardzo ostro sporu pomiędzy Heraklitem i Palmenidesem, część filozofów jeszcze usiłowała jakoś wyjść z tego impasu. I to byli pluraliści italscy, których omawiałem na poprzednim wykładzie. Natomiast duża część myślicieli uznała, że to w ogóle, po pierwsze, są kwestie nierozwiązywalne, z czego jest świat. Za mało mamy danych, nie mamy narzędzi do zbadania. A druga sprawa, a czy to jest w ogóle ważne, z czego jest świat? Ważne jest to, jak mamy żyć w tym świecie? Jak mamy z tego świata korzystać? Jak w tym świecie funkcjonować? Jak przeżyć swoje życie? O, to są rzeczy ważne i, i, tym, się, i tym się trzeba zająć. I ta druga postawa, to jest właśnie postawa sofistów. Sytuuje się ten ruch sofistów na V wiek przed Chrystusem czy przed naszą erą. I zwraca się uwagę, że tak, to nie była szkoła w takim sensie formalnym, to nie była szkoła podobna do Eleatów czy Mileatów, raczej był to pewien ruch, który no, tradycyjnie nazywa się szkołą, że to była szkoła filozofii praktycznej. No, łączyło pewne wspólne poglądy, wspólna praktyka, Łączyła sofistów, bo byli to wędrowni nauczyciele, czyli przenosili się z miasta do miasta i tam no, oferowali swoim uczniom przygotowanie do życia publicznego. Przede wszystkim poprzez nauczanie retoryki, czyli sztuki przemawiania, no, pewnych zasad filozofii społecznej czy polityki, no, samej filozofii, etyki. I tak dalej. Wobec czego w swoich zainteresowaniach kładli nacisk na teorię człowieka. Uważali, że no, człowiek jest centrum zainteresowań filozoficznych i na człowieku właściwie filozofowie powinni się skupić. Nazwano to antropocentryzmem filozoficznym. Pochodną tego antropocentryzmu była teoria społeczeństwa. Teoria społeczeństwa, w, w przypadku której sofistom się przypisuje no, pewien kosmopolityzm i panhellenizm. Kosmopolityzm, czyli no, taką yy, tezę, że człowiek jest ponad polityką, yy, człowiek jest ważniejszy niż państwo, państwo nie ogranicza człowieka a przede wszystkim nie, nie powinno go ograniczać państwo miasto greckie. I to był panhellenizm, czyli uważali, że wszyscy Grecy są właściwie jednym, chciałoby się dziś powiedzieć narodem, powinny tworzyć jedno, państw jedno państwo, no, są pewną jedną społecznością. Kolejna sprawa to ich badania. Nie poszukiwali zasad, Raczej te zasady próbowali no, uzyskać, ustalić na podstawie obserwacji. Nazywa się to indukcją, czyli z różnych jednostkowych zjawisk próbowano no, w jakiś sposób poprzez uogólnienie wyprowadzić pewien wniosek. Tak sformułowana wiedza no, nie miała ambicji być wiedzą absolutną. To była wiedza no, na zasadzie pewnego, no, nazwijmy to prawdopodobieństwa. W związku z tym dla wiedzy sofiści nie stawiali wielkich wymagań, stąd nawet nazywani są greckimi oświeceniowcami, oświeceniowcami no, na na pewne podobieństwo do filozofii oświecenia w XVIII wieku, gdzie też no, wiedzy stawiano pewne wymagania minimalne. Proszę Państwa, nie mamy pism sofistów. Ich poglądy znamy przede wszystkim z krytyk. Z krytyk Platona, Arystotelesa, innych uczniów. A krytykowani byli za to, że uczynili wiedzę towalem. Historycy filozofii też zwracają uwagę, że początkowo sofista oznaczał po prostu uczonego, że z biegiem czasu, i pod wpływem oczywiście także postawy i działań pewnych sofistów, właściwie termin sofista nabrał pejoratywnego znaczenia. Zaczął oznaczać no, coś w rodzaju pseudouczonego. No, dziś też mamy właściwie jak się powie, sofista, czy to sofistyka, to jest to określenie, to jest to określenie Proszę państwa, jak, jak Platon pisał o sofistach, żeby mieli Państwo no, jakieś wyobrażenie, co właściwie, w jaki sposób musimy, musimy tę, to nauczanie sofistów no, odczytywać, proszę posłuchać. Platon pisze tak. Bo, znale bo naprzód znaleźliśmy, że sofista to jest płatny łowca młodych i bogatych ludzi. Po drugie, jakby jakiś kupiec handlujący naukami dla duszy. Po trzecie, czy nie okazał się kramarzem, od sprzedawcą w tej samej branży i po czwarte był dla nas sprzedawcą własnych wytworów w dziedzinie nauk. A to po piąte, ja spróbuję sobie przypomnieć, był to jakiś zapaśnik w dziedzinie walki na słowa, wyróżniający się jako mistrz w dyspucie. A po szóste, i to był punkt wspólny, a jednak przyznaliśmy mu to zgodnie, że jest on tym które duszę oczyszcza od mniemań stojących na przeszkodzie nauką. Tak o sofiście pisze, pisze Platon w Dialogu Sofista. Spójrzmy na tę argumentację. Podstawowe zarzuty Platona i to, i to właściwie pierwsze cztery są sprowadzają się do jednego, że sofiści uczą za pieniądze. Poszukują zamożnych uczniów i tym sprzedają swoją wiedzę, handlują nauką. I dopiero potem Platon mówi, że są mistrzami rozgrywek słownych, i na samym końcu wspomina, że no jednak to, czego uczą sofiści, może, może się przyczynić do pewnego oczyszczenia. Więc proszę Państwa, no, y Historycy filozofii tutaj dość surowo mówią o Platonie: że Platon no, po prostu wylał tutaj na sofistów wszystkie swoje e, klasowe uprzedzenia e, i po prostu, no bo no, sam był arystokratą, e, nie musiał brać pieniędzy za nauczanie, bo miał z czego żyć. Natomiast no, sofiści byli e, do, ludźmi, którzy utrzymywali się ze swojej pracy. Także dziś całkiem inaczej byśmy na to patrzyli. Proszę Państwa, y, bardziej wyważony, ale ostatecznie sprowadzający się do tego samego pogląd ma Arystoteles, mówi tak. Sofistyka jest bowiem mądrością pozolną, a nie rzeczywistą, a sofista to człowiek, który z pozolnej, a nie rzeczywistej wiedzy ciągnie zyski. Y, więc tak jak Państwu powiedziałem, gdy mamy takie materiały, bardzo trudno właściwie dociec jakiejś prawdy na temat sofistów. Dlaczego zresztą sądzimy, że ta prawda może być inna? No po powodzeniu tego ruchu. Sofiści byli bardzo, bardzo popularni w V wieku przed Chrystusem. No i trudno podejrzewać, że ta... Popularność zdobyła, zdobyta została tylko dlatego, że właśnie handlowali, oszukiwali, głosili wiedzę pozorną i tak dalej. No, można powiedzieć najprościej, no, że weszli w pewne zapotrzebowanie spo społeczne. I niektórzy historycy, filozofi rzeczywiście, rzeczywiście to zapotrzebowanie społeczne podkreślają. Mówią, że to V wiek, okres demokracji ateńskiej. Trzeba było umieć przemawiać, trzeba było umieć przekonywać. Ludzi do swoich racji. No i jak się to umiało, jak się było takim mistrzem jak Perykles, no to można było aż przez 15 lat utrzymać się przed władzy, czyli, czyli być prezydentem miasta i prezydentem państwa miasta przez 15 kadencji. Podobno dzięki żonie, nie dzięki sobie, ale to już inna sprawa. Proszę Państwa. Historycy filozofii mówią, że wobec tego trzeba by wyróżnić trzy nurty sofistyki, trzy grupy sofistów. Najpierw, że to są mistrzowie pierwszego pokolenia, to są właściwie, ja tych omówię, to są ci, którzy sformułowali filozoficzne podstawy tego ruchu. A potem będą to ci, którzy to wykorzystywali. Najpierw eryści Czyli ci, którzy wykorzystywali te, to w nauce, no przede wszystkim w nauce retoryki, w nauce przemawiania, w nauce przekonywania, wymyślali chwyty retoryczne, no pewną dialektykę sofistyczną, czy nawet pewną sztukę walki na słowa, którą nazwano logomachią. No i trzecia. Grupa to są sofiści politycy. To są ci, którzy no już bez, bez różnych zahamowań moralnych wykorzystywali, wykorzystywali y, umiejętności przekazane im przez sofistów, ale też nie mieli skrupułów, ponieważ zostali nauczeni no, takiej etyki y, no, sytuacyjnej y, głoszonej przez sofistów. Proszę Państwa, kimś, kto sformułował filozoficzne podwaliny pod naukę sofistów, jest właśnie żyjący w V wieku przed Chrystusem Protagoras z Abdery. Wyszedł od no, takiego łatwego do sformułowania relatywizmu poznawczego, że no, tak hałas za ścianą dla mnie może być po prostu nieznośny, a dla... Ktoś może go w ogóle nie słyszeć. Albo odwrotnie. Ja mogę uważać, że no to jest zwyczajny, zwyczajny szum miasta, a ktoś, kto przyjedzie z ciszy, mówi, no y, ludzie, jak w tej Warszawie jest głośno. Y, I teraz tak, no to jak jest? No to znam już te poglądy. To jak jest w Warszawie? Głośno czy cicho? W związku z... i teraz pamiętają państwo Zenon by powiedział w ogóle to nie ma nie ma czegoś takiego jak dźwięk skoro może być cichy głośny zarazem a Protagoras mówi inaczej no to jak będzie w tej Warszawie głośno czy cicho ano będzie tak jak przekonamy ludzi czyli po prostu zróbmy wszystko żeby argument słabszy uczynić silniejszym. W związku z tym najważniejsza jest sztuka właściwego wysławiania się i sztuka prze przemawiania. Ortopeja. Ortopeja jest po prostu no, czymś, co, no, chciałoby się powiedzieć, da nam władzę nad ludźmi. Nie więcej. Da nam władzę nad rzeczywistością, no bo jak wszystkich przekonam, że jednak jest głośno, to znaczy, że jest głośno. Proszę Państwa, żeby utwierdzić też no, te swoje poglądy, także hmm, Protagoras odniósł się do bogów. Bogowie tutaj tej praktyce sofistycznej, którą Protagoras projektował, nie mogli przeszkadzać. W związku z tym Napisał dzieło o bogach, i w tym dziele tak. O bogach nie mogę wiedzieć ani czy istnieją, ani czy nie istnieją, ani też jaka jest ich istota i jak się pojawiają. Wiele bowiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wiedzieć. Niemożliwość odpowiedniego doświadczenia zmysłowego i krótkość życia człowieka. Mamy tutaj zarazem dwie, dwie rzeczy. To, że pewien no, chciałoby się powiedzieć agnostycyzm co do, co do bogów, czyli nic o nich nie wiemy, więc jak nie wiemy, to, to też nie możemy powiedzieć, że, że czegoś od nas wymagają. No a zarazem to jest właśnie ten minimalizm w stosunku do nauki, w stosunku do wiedzy, o którym, o którym już Państwu wspomniałem, i który spowodował, że sofistów nazwano greckimi oświeceniowcami. To co najważniejsze, to co Demokryt uczynił pewnym filozoficznym fundamentem działalności sofistów, pewnej praktyki sofistów, to jest zasada homomensura, homomensura, czyli że człowiek jest miarą wszystkich rzeczy: panton, krematon, metron, antropos. Jeszcze Protagoras dopowiadał istniejących, że istnieją i nieistniejących, że nie istnieją. Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. Homo mensura. Y, an, to po łacinie, czy, czy w łacińskiej wersji, albo antroposmetron, y, zgodnie z greckim wyrażeniem, y, człowiek miarą wszystkich rzeczy. W związku z tym, co to oznacza? Że po prostu człowiek jest sam dla siebie kryterium prawdy. Czyli yy, wszystkie moje doznania zmysłowe, wszystkie moje przeświadczenia są dla mnie prawdziwe. Czyli jeśli dla mnie ta ściana jest biała, to dla mnie jest ona biała i nikt nie powinien tutaj ze mną w tej sprawie dyskutować. A ponieważ ludzie się różnią, ludzie różnie pojmują różne rzeczy, wobec tego w ogóle nie ma sensu, no, taka dyskusja na temat, czy jest, czy jest, jaka jest ta ściana. Tylko, liczą się tylko, chciałoby się powiedzieć, poglądy. Ważne są poglądy, mój pogląd jest taki, że ona jest biała. Proszę Państwa, ten relatywizm jest łatwy do zaatakowania. Już no, i Demokryt, i Platon mówili, że no to oczywiście jest coś takiego. Jest coś takiego jak prawda subiektywna. I to jest znane, że, że są pewne moje przeświadczenia, czy niekiedy fobie, w które po prostu wierzę i, które, które, i o których powinienem lepiej, żebym wiedział, że to jest moje. Że to jest moje jakieś przeświadczenie, że to jest moja fobia, czy nawet, no nie wiem, mój żal, ale że po prostu nie jest to prawda obiektywna. I tego nie można utożsamić, bo jak utożsamimy, że każde subiektywne zdanie jest prawdą, to zdanie protagonist nie ma racji, też jest prawdziwe. Platon w Teajtecie tak przedstawia, przeczytam Państwu tę zasadę, antropos metron, czy homo mensura. Mówi tak, nieprawdaż, tak jakoś powiada, że jaką się każda rzecz mnie wydaje, taką też i jest dla mnie, a jaką się wydaje tobie, taką jest znowu dla ciebie. Człowiek ty i człowiek ja. Nieprawdaż, że czasem kiedy wiatr wieje, jeden i ten sam, to jeden... Z nas marznie, a drugi nie. I jeden marznie lekko, a drugi mocno. Więc czy wtedy powiemy, że wiatr jest sam w sobie zimny albo nie jest zimny, czy też posłuchamy Protagorasa, że dla tego, który marznie, jest zimny, a dla tego, który nie marznie, nie jest. Natomiast o samym Protagorasie znów Platon pisze tak. Jest to pewna, no, przyjmujemy, że prawdziwa deklaracja Protagorasa, który mówi tak. Moje nauczanie ma na oku zręczności, zarówno w sprawach prywatnych, czyli jak najlepiej zarządzać własnym domem, jak i w sprawach publicznych. To znaczy, jak stać się w najwyższym stopniu biegłym w kierowaniu sprawami publicznymi i w czynach, i w słowach. No i jak już Państwu mówiłem, sofiści skupili się na tym drugim aspekcie. W słowach, czyli jak być, jak stać się w najwyższym stopniu biegłym w kierowaniu sprawami publicznymi w słowach. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, ten ruch, ruch sofistów. No, wiąże się go z Atenami, bo się mówi o tym y, takim zapotrzebowaniu na sofistykę w demokracji ateńskiej, ale ten ruch rozlał się po całej Grecji. Sofiści zakładali szkoły. No, ja zawsze daję przykład taki, że to przypominało sytuację Polski lat 90., gdzie w Warszawie na każdym roku powstała Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Szkoły sofistów to były właśnie takie szkoły zarządzania i przedsiębiorczości. No, można by dalej ciągnąć te analogie, też powstały w dość dużym, w dość dużym takim, no, imoralizmie czy relatywizmie, podobnie jak u nas, gdy, gdy pamiętam, że głoszono taką. Taki aksjomat pierwotnej kumulacji kapitału, i nie było ważne, jak ta kumulacja się dokona, byle się dokonała, bo to było, było coś, coś najważniejszego, no i wiemy, jak ona się dokonała. Podobna, podobna, podobna sytuacja jest w Grecji. Sofiści no, uczą skutecznie, właśnie metod przekonywania. Proszę Państwa, wnoszą też różne rzeczy pozytywne. O tym powiem ale no, można powiedzieć, że woda sodowa im trochę od, uderza do głowy, to powodzenie sofistów jest w V wieku dość duże, w związku z tym, w związku z tym ten ruch się także no, trochę można powiedzieć wynaturza, zwykle jako przykład podaje się Gorgiasza z Leontinoi. O poglądach Gorgiasza już trochę wspomniałem, bo on wychodzi z tego, neguje to utożsamienie palmenidesa bytu i poznania. I wprawdzie profesor Reale zalicza go do pierwszej grupy, czyli do tych mistrzów pierwszego pokolenia, to jednak Gorgiasz zobaczą to Państwo no, po prostu no już w sposób jawny. No, nie chcę powiedzieć, że kpi sobie, ale po prostu w sposób jawny głosi no, potęgę przemawiania, potęgę przekonywania, bez żadnego liczenia się ze stanem faktycznym, czyli po prostu z prawdą. Mianowicie, Golgiasz mówi tak, nic nie ma. To jest nihilizm. Jego poglądy określa się jako nihilizm. Nie istnieje nic. Bo nawet gdyby Coś istniało, to byłoby to niepoznawalne. Dlaczego? Dlatego, że poznanie i bytowanie nie jest tym samym. Moja wiedza o bycie nie jest bytem. Jeśli moja wiedza o bycie jest, to bytu, który jest różny od tej wiedzy, nie ma. Co więcej, nawet gdyby przyjąć, że poznanie i bytowanie jest tym samym. To o bycie nic nie da się powiedzieć. Dlatego, że słowo o bycie to jest coś innego niż byt. A jeśli coś innego, to co? No to nie byt. No ale jeśli ewidentnie, przecież ja cały czas powtarzam do znudzenia, byt, byt, byt. To to słowo jest obycie. To znaczy, że. Nie ma tego, co jest czymś innym od tego słowa. Nie ma ani mojej myśli o bycie, ani samego bytu, o którym jest ta myśl. Jeśli to jest coś innego niż słowo, a słowo jest ewidentne, czyli po prostu nie ma nic. W ten sposób Gorgiasz neguje zarówno prawdę absolutną, taką prawdę, ale teja, ale także y, taką prawdę subiektywną, prawdę typu, czy wiedzę typu doksa, y, pewne przekonanie czy pewne mniemanie. Po prostu y, czegoś takiego nie ma, co jest wyłącznie słowo. Stąd po prostu już krok do no, absolutyzacji słowa. Y, w takim pseudo piśmie tak scharakteryzowano poglądy Gordiasza. Zestawiając ze sobą nauki głoszone przez filozofów, którzy w swoich rozważaniach dotyczących problemu bytów bronią, jak to wynika z głoszonych przez nich opinii, zasad sobie przeciwnych, jedni bowiem dowodzą, że byt jest jeden, a nie jest mnogi, drugi natomiast, że jest mnogi, a nie jeden, jedni, że nie powstaje, inni znowu, że powstaje, przeciw jednym yy, i przeciw drugim wyprowadza, Gorgiasz oczywiście, wniosek. Że nic nie istnieje. Wynika z tego logicznie, twierdzi, że jeżeli cokolwiek istnieje, to nie jest ani jedno, ani wielorakie, ani niepowstałe, ani powstałe, to nie będzie istniało nic. Gdyby bowiem cokolwiek istniało, to odpowiadałoby jednej z tych alternatyw. Tę tezę. Że gdyby nawet coś było, to byłoby niepoznawalne. Z kolei yy, tak mamy w wersji sextusa empiryka. Oczywiste zaś jest, że przedmioty myślenia nie są czymś istniejącym. Jeśli bowiem przedmioty myślenia byłyby czymś istniejącym, istniałby każdy pomyślany przedmiot myślenia. I tak, to istniałby w taki sposób, jak ktoś mógłby go pomyśleć. Jest to niedorzeczne. A jeśli tak byłoby, to złe. Przez to bowiem, że ktoś mógłby pomyśleć o człowieku latającym czy Rydwanie jadącym po morzu, ani człowiek nie lata, ani Rydwan nie jedzie po morzu. Tak więc przedmioty myślenia nie są czymś istniejącym. No i ostatnia rzecz, że nawet nie ma, nie ma bytu, przedmioty myślenia nie są bytem. I ostatnia stes, że nawet gdyby dało się coś poznać, to i tak nie da się tego przekazać. W jaki sposób ktoś mógłby wyrazić w słowach to, co widzi? Albo jak mógłby to poznać ktoś, kto o tym słyszy, ale, do te, ale tego nie widział? Wzrok przecież nie poznaje dźwięków. Tak samo jak słuch nie, nie słyszy kolorów, lecz dźwięki. Kto mówi, ten owszem mówi. Ale nie wypowiada ani koloru, ani doświadczenia. Tak więc z trudnością jeden mógłby mieć postrzeżenia identyczne z postrzeżeniami drugiego. Według tego rozumowania nic nie istnieje. A gdyby nawet istniało, to nie można by go było zupełnie poznać. A gdyby nawet było poznawalne, nikt nie mógłby przekazać tego komuś innemu z tego powodu, że rzeczy nie są słowami i nikt nie potrafi pomyśleć rzeczy identycznej z tą. O której myśli drugi. Proszę Państwa, no to w taki sposób przekazano nam no, uzasadnienie poglądów Gorgiasza, tego takiego no, y, trójmianu, jak niektórzy mówią. Y, proszę Państwa, po Gorgiaszu dalej, no już było, chciałoby się powiedzieć, tylko gorzej. Nie będę szczegółowo tej historii przedstawiał, powiedziałem także, że no, oprócz tego no takiego immoralizmu społecznego czy politycznego, także etycznego, sofiści no, zwrócili uwagę na kilka rzeczy. Ale najpierw jakoś podsumujmy ich poglądy, bo padały te słowa już niektóre niektóre wyjaśniałem sensualizm. Tylko poznanie zmysłowe ma tutaj jakiś sens. Wiadomie mówię sens. Sens, który no, ułatwia nam życie. Ale nie jest oczywiście źródłem Poznania, bo niczego nie poznajemy. Zresztą, poznanie zmysłowe, które tutaj tak jak powiedziałem, ma sens taki praktyczny. Prowadzi nas do tezy, że wszystko jest względne. No bo jeden y, uważa, że mamy hałas, inny, że mamy ciszę. Y, jeden uważa, że, że jest zimno, inny, że ciepło. Wszystko jest względne, relatywne, subiektywne. I to jest właśnie relatywizm. W związku z tym, na czym trzeba się oprzeć? No na tym, co jest korzystne. Na tym, co da się wykorzystać jakoś w praktyce. I to jest pragmatyzm. Kolejna, kolejna więc zasada sofistów, że no po prostu prawdziwe i dobre jest to, co się, da, co się da po prostu spożytkować. W związku z tym kryterium prawdy jest praktyka pewna. No dobrze, ale wobec tego, no jak się, jeśli wszystko jest względne, jak się w ogóle porozumiewać? Ano trzeba ustalić, umówić się na znaczenia pewnych rzeczy, na znaczenia pewnych terminów, przyjąć pewną konwencję, pewne, pewne właśnie umowy. I to się nazywa z kolei konwencjonalizmem. A więc sensualizm, relatywizm, pragmatyzm i konwencjonalizm to są takie kamienie milowe, wyznaczające, wyznaczające sofistykę. Oprócz tego, no, kilka rzeczy, tak jak już o tym wspomniałem, w poglądach sofistów jest godne uwagi. Po pierwsze, to sofiści pierwsi wyróżnili czy odróżnili prawo naturalne od prawa stanowionego. Stwierdzili, że oprócz tych wszystkich konstytucji, które zwykle filozofowie pisali różnym państwom greckim, jest jeszcze prawo. Które jest zadwalte w naturze rzeczy, prawo, które jest podstawowe, które jest ważniejsze niż prawo stanowione, które po prostu nawet owo prawo stanowione no, może unieważnić. Niektórzy sofiści uważali, że człowiek z natury jest wolny, w związku z tym to unieważnia w ogóle zasadę niewolnictwa. No, jak Państwo wiedzą, starożytna Grecja, jej system gospodarczy oparty był na, na pracy niewolników. A tutaj, cofiści może jeszcze nieśmiało, potem stoicy, powiedzą, że, że nie. Z natury każdy człowiek jest wolny, więc, więc w ogóle niewola jest z gruntu bezprawna. No Niesprawiedliwa, ale w sensie bezprawna. Z tego punktu widzenia też różni sofiści różnie wyjaśniali pochodzenie prawa stanowionego. Na przykład Trazymach mówi tak, że prawo ustanowili silniejsi, żeby rządzić i uciskać słabszych. Kalikles odwrotnie nie, nie mówi, że prawo ustanowili słabi, którzy są w większości żeby bronić się przed silnymi. Tylko Likofron, taki bardzo mało znany sofista, dowodził, że no nie, porządek prawny no to wymyślili ludzie, żeby był pewien ład i żeby doznawali ochrony zarówno silni, jak i słabi. W każdym razie, sofiści w większości nie tylko prawo, ale i moralność, i obyczaje y, uważali za wynik pewnej umowy, za, za pewną tezę, która po prostu może się zmieniać. Zależy od warunków i z czasem może się zmieniać, co nazywa się relatywizmem etycznym, to y, wszystkim znane. Y, podobne poglądy znajdujemy u sofistów na temat religii. Nikt nie uważał, no nie, nie, jak gdyby nie, nie unieważniano tego, co mówił protagoras o bogach, tylko następowało dalej uszczegółowienie tego. Sofiści uważali, że religia jest wymyślona, natomiast dlaczego jest wymyślona? No tu poglądy były podobnie jak w odniesieniu do prawa stanowionego, mianowicie Krycjasz, Przyjaciel Sokratesa i Platona twierdził, że po prostu strach przed bogami został wymyślony, aby zmusić ludzi do, do pewnej moralności. Chodzi o to, żeby nawet ludzie niepilnowani, wtedy gdy się nie boją kary, no, postępowali moralnie. Natomiast Prodikos. Taki prodikosceos uważał, że bogowie to są po prostu pewne personifikacje uczuć, pozytywnych uczuć, przede wszystkim wdzięczności. Natomiast Diagoros, Diagoros, no bliski marksizmowi. Uważał, że po prostu ludzie wymyślili boską sprawiedliwość, dlatego że po prostu na świecie, w świecie rzeczywistym panuje wyłącznie niesprawiedliwość, więc, więc po prostu jako taką, no, takie trochę opium, czy taką, taką namiastkę szczęścia ludzie sobie wymyślają proszę państwa także pewne zasługi sofiści mają jeśli chodzi o naukę o, o wychowaniu ponieważ no to zdają sobie państwo sprawę że oni nauczali za pieniądze ludzi którzy chcieli za to zapłacić w związku z tym ludzie płacili i wymagali więc ta nauka oczywiście oprócz tego że miała być no Określona, jeśli chodzi o przedmiot, czyli mieli uczyć no, rzeczy pożytecznych, no to też mieli uczyć tych rzeczy no, y, y, w jakiś sposób też y, podobający się ludziom i skuteczny. W związku z tym no, musieli opracować pewną y, naukę o wychowaniu. I taką naukę o wychowaniu znajdujemy już, u Protagorasa y, tę naukę w, sofiści w większości przyjmowali i opierała się ona o następujące zasady: że nauczanie i to, czego się uczymy, to jest pewna wypadkowa zdolności i ćwiczeń, pracy i zdolności no to wszyscy wiemy. Dalej, że nauczanie teoretyczne powinno iść w parze z ćwiczeniem i na odwrót. Czyli no, sama praktyka bez teorii jest po prostu pewnym mechanicyzmem, ale sama teoria bez ćwiczeń no, właściwie nie uczy niczego. No to, to wiemy dziś, że, że jak gdyby celem nauczania są pewne sprawności, pewne cnoty, nie tylko sama wiedza o nich. Kształcenie powinno się rozpocząć we wczesnym dzieciństwie i człowiek powinien się uczyć do późnych lat. No, i ostatnia sprawa, że pewne powodzenie społeczne, pewne, no nawet więcej, szczęście społeczne, pewna pomyślność państwa, tak samo jak pomyślność mniejszych zbiorowości jednostek, zależy jednak od pewnej, chciałoby się powiedzieć, przyzwoitości ludzi, którą nazywali eubulia. Pewna, no taka roztropność, zaradność połączona z pewną przyzwoitością. Ta eubulia, pewien no, taki no, moralny y, charakter ludzi y, zapewnia, zapewnia szczęście ludziom i, i ludzkim społecznościom. Proszę Państwa, y, te poglądy, poglądy sofistów, y, no, Zostaną no, jakoś taką mocą zakwestionowane przez Sokratesa, no potem także przez Platona, Arystotelesa i uważa się, że Sokrates prowadził myśl europejską i myśl filozoficzną w takie tory, tory prawdy, tory poszukiwania prawdy i jakiegoś no, wyrażania tej prawdy. I dzisiaj pojawiają się głosy w ramach filozofii postmodernizmu, że to był ślepy zaułek, że po prostu trzeba było pozostać przy propozycjach sofistów. Ryszard Rorty, taki no zmarły nie tak dawno amerykański filozof, taką, takie myślenie jak sofistów, myślenie... Relatywistyczne myślenie subiektywistyczne i takie też wypowiadanie się nazywa myślą słabą. W przeciwieństwie do myśli mocnej, no, czyli, czyli takiej myśli, nie, ta ściana jest biała, to jest myśl mocna. I że, I że to królowanie w myśli mocnej doprowadza do konfliktów, doprowadza do wojen że po prostu, no jeśli ja powiem ta ściana jest biała, to jeśli ktokolwiek ma inny pogląd, no to po prostu się ścieramy, mamy inne poglądy, jesteśmy przeciwnikami. Nie ma tu w ogóle pola do dyskusji. Tak działa myśl mocna. Natomiast myśl słaba, jakbym wyraził, no, mi się wydaje, że ta ściana jest biała. O, no i to otwiera pole do dyskusji, bo ktoś przychodzi. No, nie, nie, nie. Ta ściana jest raczej bardziej szara niż biała. I możemy dyskutować. I właściwie, no, ale to już, jest, to już jest postmodernizm. Chodzi o tę dyskusję. Chodzi, żeby dyskutować na każdy temat, każdą sprawę poddać dyskusję. Wtedy. Wtedy nie będzie konfliktów. No i Loki mówi: No niestety w naszej kulturze stało się inaczej. Mianowicie zwyciężyła myśl mocna, zwyciężyło to marzenie o, o prawdzie, o poszukiwaniu prawdy, o jakimś ujęciu tym, tej prawdy. I jak gdyby symbolem tego marzenia w dziejach filozofii jest Sokrates. Nie wiem, czy należy żałować, że tak się, tak się historia filozofii potoczyła. Myślę, że gdyby sofistyka zwyciężyła, historii filozofii byśmy już po sofistach nie mieli, bo, bo po prostu no, nie ma sensu wysiłek intelektualny, który no, nie prowadzi do poznania prawdy. Dziękuję Państwu bardzo, zapraszam na kolejny wykład, który będzie właśnie poświęcony Sokratesowi i tej jego, no, chciałoby się powiedzieć, yy, zwycięskiej walce z sofistyką, którą osobiście przegrał. Dziękuję bardzo jeszcze raz i zapraszam.